Siemka, Tyłemka, oczywiście w kolejnym odcinku serii od zera w Trouwie. Dzisiaj jest, no, już można powiedzieć, prawie poniedziałek, ale jeszcze nie poszedłem spać, więc jest niedziela. I dzisiaj mamy zwiększony Magic Find, zwiększony Drop House Chestów, no, takie rzeczy, że można troszkę zarobić. Zwiększony też drop jest tych Flux Artefaktów, można powiedzieć. Tak jakoś się tutaj nazywa. Żaden akurat nie chce mi wypaść. Ale spokojnie, coś tam nam wypadnie. O, patrzcie, po prawej na dole widać, że wypadły nam 3 Binding Darkness. No i właśnie, Hydra myślę, tak pofarmiłem, trochę pofarmiłem. Bo można powiedzieć, można raczej zacząć od tego, że na głównym koncie nigdy nie miałem problemu z Binding Darkness, bo dużo farmiłem, dużo tego miałem. Po prostu to przy okazji jakoś tam leciało. Na tym koncie faktycznie zauważyłem, że jest z tym problem. I to na zasadzie, że wolniej się farmi na takim koncie. Może tak powiem. Wolniej się dużo farmi na takim koncie, niż jak ja miałem. No, może już nie teraz, ale tak było. Tak było przez długi czas. I dlatego tego Binding Darkness mi brakowało. Bo na przykład jak sobie farmimy na takim zwykłym świecie, na przykład Uber 9, co ja pójdę, to bardzo rzadko z jakiegoś jednego minibossa wypada nam jedno Binding Darkness. I właśnie bardzo dużo Binding Darkness miałem z tego, że lubiłem sobie robić Shadow Towerkę, bo miałem tam strasznie duży Magic Find i dzięki temu strasznie dużo stelarków mi wylatywało, no i miałem strasznie dużo kasy. Dzięki temu. Tutaj dopiero teraz zaczyna coś tutaj mi lecieć, zaczynam mieć na tyle dużo tego Magic Findu, że fajnie się właśnie w Shadow Towerce zarabia. I przy okazji oczywiście robię cały czas te odznaki, nie? Tak jak mówiłem, te na 300 Hydry i 300 Dreadnota i to jeszcze na każdym poziomie, czyli po 900 z każdego. Jak nie pamiętacie, o co chodzi, to tam mówiłem to w poprzednich odcinkach też. No i właśnie, przerywając to, nie kontynuuję po każdej zakończonej hydrze, tylko sobie tutaj przeskakuję do klubu. O tym też mówiłem, jak zarabiać adventurin. Przeskakuję sobie do klubu, biorę sobie misję właśnie na ukończenie Shadow Towerki, na Magic Find Trigger i w ten sposób jeszcze zarabiam sobie adventurin. No właśnie, a jeśli właśnie chcę robić Binding Darkness dużo, to idę sobie właśnie, jeśli w danym tygodniu jest dużo minibossów, tak jak widzicie tutaj, co chwilę jest jakiś miniboss, to właśnie w ten sposób sobie zrobiłem dużo Binding Darkness. Teraz już mnie jest potrzebne, ale w ten sposób właśnie sobie je zrobiłem. Jeśli byście chcieli, to polecam właśnie mieć takie konto już, jak macie już takie konto, które spokojnie czyści Shadow Towerkę na poziomie hard, to bardzo fajnie jest właśnie na Hydrze czy na Dreadnocie właśnie w danym tygodniu, kiedy jest dużo minibossów, poczyścić sobie tak właśnie. Przy okazji właśnie zarobić sobie adventurin i dużo tych Binding Darkness na hard. Myślę, że to jest najlepsza forma farmienia. Pewnie na ultra więcej tego leci, no ale trzeba mieć ekipę i tak dalej, a to solo fajnie można sobie pofarmić. Chodzi tutaj właśnie o to, że dużo tych minibossów tłuczemy w bardzo krótkim czasie. No dobra, no ale to Binding Darkness spoko, pamiętacie do czego nam jest, do zamiany statystyk na gemach, no dobra, ale my to już tym się teraz nie przejmujemy, więc po co ja o tym mówię? No, bo dużo osób o to pytało. A w tym odcinku chciałem wam powiedzieć, że zebraliśmy na kolejnego smoka za Adventurin. Bo właśnie w ten sposób, kiedy szukałem tutaj strasznie dużo tych Binding Darkness, kiedy walczyłem o to, żeby jak najwięcej ich tutaj wyfarmić, bo potrzebowaliśmy do gemów. Pamiętacie, jak zwiększyliśmy sobie nasz... O, jajko wypadło! Wow! Zobaczcie to. Jajko nam wypadło i jest warte 100 tysięcy. Elo. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że potrzebowałem tego Binding Darkness, żeby pozamieniać gemy. Potem udało nam się pozamieniać te gemy po tym, jak mówiłem, że strasznie dużo Shadow Towerki farmiłem. I właśnie przy okazji wyfarmiłem dużo właśnie tego Adventurin, bo przerywając po każdym stage'u, po każdym ukończonym Dreadnocie, czy każdej Hydrze, idę do klubu i biorę sobie dwie misje. Taki klub sobie znajduję właśnie, który ma przynajmniej te dwie misje.
To też wam pokazałem na filmie o tym, jak zarabiać Adventurin. Udało się Discord z tymi misjami. No i w ten sposób sobie wyfarmiłem kolejne 60 tysięcy tego Adventurin. I mam teraz już znowu na kolejnego smoka te Adventurin. I nawet więcej, mam jeszcze 66 tysięcy czy jakoś tak. I sobie jeszcze nawet mountam kupimy. Nie pamiętam, jak tam staliśmy z tym, ale chyba wykupiliśmy po prostu wszystkie recepty, aury i bronie. A zostały nam właśnie jeszcze jeden smok i te mounty i alaje do zrobienia. No i właśnie po to za każdym razem biorę właśnie te misje na Adventure, żebyśmy to ogarnęli. A teraz Block Dragon. Trzeba zobaczyć, czemu jest taki tani. Ale trzeba go sprzedać, bo niedługo zbliża się. A tylko jedna. Tylko jedno jajko jest. Kurczę, może by nawet kupił i sprzedał drożej. To sprzedamy je jak 120, tu za 119 i za 118. I spoko, to jeszcze zarobimy na tym drugim, powiedzmy 18 tysięcy. Kolejna rzecz, którą chciałem wam pokazać, właśnie, bo tutaj trzeba uważać, bo niedługo jest walentynki są i zwykle na walentynki są te hellbugi, invadersy, z których leci dużo skrzynek, z których te jajka też lecą i one spadają nawet do 50 tysięcy za sztukę, więc tutaj trzeba się pozbyć tego. Jak nie będzie się sprzedawać, to nawet jestem w stanie za 105 tysięcy to puścić, niech leci, byle zarobić, nie? No ale to jeszcze mamy na to ponad 2 tygodnie. A ten kostium, co ostatnio wam mówiłem, to sprzedał się, widzicie? Sprzedał się za 650 tysięcy i chciałem na odcinku go odebrać, żeby nie było. Dobra. Dobra. Teraz idziemy na Blood and Wine, bo Rampage mamy gdzieś. Porobiłbym, ale nie mam żadnej farmy na to. Jak się trafi, to sobie pofarmimy. A teraz idziemy właśnie zakupić te fragmenty. Drugi będzie smok za Adventurin. To fajnie całkiem. A zrobimy sobie, co się będziemy. Pyk. No i tutaj u tego merchanta. O, i teraz pytanie, którego smoka ja mam. Chyba Blocktrona mam. Blocktrona powinienem mieć. Nie, to tutaj. Tutaj, o. Nie favorites, tylko wszystkie. Blok Trona mamy, a ten drugi się nazywa jakoś X coś tam, kurczę, nie XD, kurde, o, Xendri, to chyba jest, The Ark of Tempest, Tempest Dragon Egg, no, głupio by było, jakbyśmy sobie kupili fragmenty do smoka, którego już mamy. Dobra, cyk, 5 fragmentów. No i oczywiście jakiegoś mounta. Zobaczcie, to już jest tak na tyle sprytne, że tutaj tego mounta już nie kupimy. Tak samo tych aur nie kupimy. Więc sobie kupimy kolejnego. No i oczywiście jest nietradowalny. Przypisujemy sobie go 50 mastery. Bardzo fajnie. Te fragmenty oczywiście kamerka zasłania. Dobra, no to idziemy do huba zobaczyć, czego nam tam brakuje, żeby dokończyć tego smoka. Bo przecież fragmenty to nie wszystko, jak zawsze. Monetki oczywiście mam nazbierane, chociaż nie, no chyba 400 nie trzeba było, a nawet jakby to sobie kupimy za kubity, bo mamy 356, to nie jest bieda. No to może mounty jeszcze porobimy w tym odcinku. W końcu jesteśmy bogaci. Dobra, to chyba ten, tak. A, widzę, że niedużo. Meteor. Meteorite. No, właśnie. Kurczę, potrzeba nam 82. No dobra, 80, 20. Niech będzie. I 422, Primordial Flame. O, dobra, niech będzie tyle. Ale różnica cenowa. 99 za sztukę, dobra, nieważne. Masakra. Tu ja na tego fluxa żarło. Nie tak dużo. No to co? Cyk smok? Cyk smok. Zobaczmy.
O, 250 oczywiście mastery nam siadło, czyli mastery level. Smok daje nam 10 maksimum energii, 3% energy regen, 1000 HP i 50 magic findu. Jak zawsze. No cóż. Ten smok bardzo ładnie pasuje do tego kostiumu, jakby był stąd. Strzela taką fajną rakietką. I ma takie fajne dopalacze. Ten smok bardzo mi się podoba. No ale co by nie było, jednak bardziej praktycznie jest ten. A nie odstaje aż tak bardzo, więc możemy go nosić. Teraz właśnie, ile brakuje mi jeszcze tych 23, czyli 8 dni. Czy przez 8 dni uda mi się zrobić jeszcze jednego smoka? Pewnie tak. Zobaczymy jak tam będzie. Ale Primordial już na nas czeka. Czerwony Primordial na nas czeka. Chyba, że to będziemy jajko jutro. Dobra, no to chodźmy jeszcze do klubu. I sobie ogarniemy te mounty, które tutaj napstrykałem. No bo w sumie... Znaczy talizmany. To jest farmienia. No po prostu z farmienia na mam w światach Uber 9. Trochę tych powylatowało nam. Skrzyneczki te wszystkie, co będziemy otwierać w następnym tygodniu, więc na razie to nie. Czyli jutro. Mounty. Trochę tych jeszcze fragmentów by się przydało zebrać. O, tego Void Watchera może w końcu coś złapiemy. No i Ice Dragon. Ice Dragon już jest blisko, 74 fragmenty. W piątek trochę pofarmiłem go. To też będzie. Dobra, to było tutaj w tym stołku. No i teraz pytanie. Których mountów nie mamy? Tundra Thresher. Nie mamy go. No to cyk zrób. Oto. To raczej mamy. No, mamy to. Jaki to jest? Moodler. No i chyba jest coś... Dobra, a te powinniśmy mieć też. No, dismount is tradable. No i teraz bądź tu mądry. Dobra. Pemborg. Dobra, tego też mam, a to jest Pembar. O, tego nie mamy. Dobra, ślicznie, idealnie. No to już sobie dwa mounty przypiszemy. Level up. Dalej lecimy. Które kotki? Immortal. To jest Immortal? Nie. To jest Immortal. Kości nam brakuje. A tak to resztę kotków mamy tutaj, widzę. Silver Tabby? Chyba nie tutaj. Dobra, tego nie mamy. Tutaj kości by trzeba kupić. Bone. Ale tych kości to potrzebujemy 132. Dobra, niech będzie te pierwsze dwa kupimy. Dobra, i cyk, kotek. Kotek zrobiony. Coś muzyczka nam zdechła. Dobra. Szmipy mamy? Nie mamy. O, jakby tego można było zrobić, to by było super. Fajnie właśnie, jak się robi to, na co się ma już surowce. Aj, mamy go. Super magii. O, tego nie mamy. Czego nam tutaj brakuje? Może nie tak ostro, siostro. No dobra, chyba trzeba będzie. Fairy Dust 800. Przecież to będzie... Pizdu drogie. No, Fairy Dust niestety ostatnio strasznie podrożał. Ile jeszcze? A, jeszcze tyle? No to ja tu zbankrutuję.
Jeszcze 120. No tu jest 150, dobra. Co jeszcze? Cloudy, dobra. 300, dobra, tyle może być. Bo po taniości, dobra. I kolejny mount w naszej kolekcji. O! This is not in your collection. No i świetnie. Dobrze, że pofarmiłem trochę tych glasy, ale one się w wielu miejscach nam przydadzą. Dobra. I jeszcze chyba pounda. Nie, nie panda. Rat, nie? To lama? Jaki ja mam tam jeszcze talizman? Jeszcze chyba miałem jakiś. Tutaj były te talizmany. Wszystkie już użyłem. No nie. Jak to szybko leci. Ale perełek to my mamy. Moglibyśmy też opchnąć. 1700 pyk. Dobra. To chyba tyle będzie w tym odcinku. Troszkę mastery znowu wpadło. O, zaraz mamy 500. To może... Może do 500 levela to sobie dobijemy w następnym odcinku. Pokażę wam, jak jeszcze szybko tutaj możemy sobie zraszować mastery właśnie do 500 levela. Dobra, to dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się oczywiście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.